Tak się złożyło, że miałem wykład chyba w drugim dniu trwania powodzi. Można było dojechać do Politechniki od strony tej zewnętrznej, tam teraz jest obwodnica. Tam było stosunkowo bezpiecznie. I weszliśmy na budynek Politechniki, przez lornetkę oglądaliśmy jedno z osiedli nad Odrą w Oporu. I woda sięgała do pierwszego piętra, a na dachach ludzie grillowali, musieli coś jeść. Był odcięty gaz, nie było najczęściej prądu i trzeba było jakoś sobie radzić. A więc mieli grilla na dachach i widać było przez rolnetkę, jak sobie po prostu radzą. Przynoszą różne rzeczy, przecież nie było zaopatrzenia. To było osiedle dosyć spore, pewnie mieszkało tam parę tysięcy ludzi. Woda sięgała do pierwszego piętra, na pierwszym piętrze nie można było mieszkać. To wydaje się dzisiaj niemożliwe, niewyobrażalne. Ludzie też nie mieli stamtąd jak wyjechać. To był drugi, trzeci dzień, nie działały jeszcze żadne amfibie, ani środki przenoszenia ludzi. Ja wybrałem się także z kilkoma kolegami do Racibórza, mówiliśmy tam przyjaciół, ale już nas nie wpuszczono, dlatego że te miasta jednak były wtedy jakoś, nie można było tak dowolnie podróżować, bo ta służby, straż pożarna, służby kursowały, miały oczywiście pierwszeństwo. Gotowy statek, który nazywa się Kędzierzyn, w latach 50. pełnił służbę w kraju i poza granicami, ma 52 cm. Wykonali go modelarze z zespołu szkół żeglugi pod kierownictwem pana Zbigniewa Kaprata. Bardzo dziękuję. No, proszę Państwa, to jest niesamowity prezent. To jest, rozumiem, że to jest młodzież, przygotowany przez młodzież. I tam Państwo gdzieś siedzicie. Gdzie jest młodzież? Niech się młodzież pokaże. Wstańcie, kochani. Co to? O, jest młodzież. Brawo dla młodzieży. 2011 rok. Pan profesor pełni zaszczytną funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Polska przewodzi w Unii. Grupa pasjonatów, którego jestem przedstawicielem, klubu Morsy Dębowa, postanowiła dokonać rzeczy niemożliwych. Po raz pierwszy, jak dotąd mam nadzieję niepowtarzalny, przepłynęliśmy całą rzekę Odrę zimą od 0 kilometra w Republice Czeskiej do ujścia Odry do Jeziora Tomskiego, dystans 741,7 km. Płynąc 18 dni w systemie sztafetowym. Mamy pierwszą okazję osobiście podziękować panu premierowi. Na dowód pokazuję tutaj, ofiaruję zdjęcie z ostatniego tutaj kilometraża Odry. Dziękuję serdecznie. Szef klubu Morsy Dębowa Janusz Tyka. Ja dość regularnie uczestniczę w pływadłach w Raciborzu, a pływadła zaczęły się od powodzi, bo to jakoś zdopingowało ludzi do tego, że skoro można było pływać jakoś na Odrze i pomagać sobie nawzajem, to popływajmy również jak nie ma powodzi. To jest fantastyczny poziom, pomysł i wiele takich rzeczy od czasu tej tragedii w gruncie rzeczy tutaj funkcjonuje i oby to dobrze wykorzystać. Dziękuję bardzo za wspaniałe nagrody i wyróżnienia. Dziękuję Państwu.
jak Państwo pamiętacie, szalała w lipcu 1997 roku, a rząd, którym kierowałem, dopiero w listopadzie zaczął działania, więc to nie było bezpośrednia walka z powodzią, to przeszedł poprzedni rząd, to była strasznie trudna walka. Myśmy natomiast podjęli decyzję, że wydamy ogromne środki nie tylko na odbudowę tego, co zniszczono w wyniku powodzi, ale jeszcze na modernizację i także na rozwój samego regionu, żeby na tym terenie powstało wiele nowych firm, nowych przedsiębiorstw, które dzięki temu, że były ogromne środki zaangażowane, mogły się szybko i skutecznie rozwinąć. Wydaliśmy w sumie około 5 miliardów złotych. Proszę pamiętać, że to są ogromne środki, bo wtedy były to wszystko środki z budżetu. Nie było żadnych problemów, żeby przeprowadzić to przez budżet. Powołaliśmy jako jedyny rząd specjalnego ministra, który zajmował się wyłącznie likwidowaniem, naprawianiem skutków powodzi, pan minister Jerzy Widzyk, minister konstytucyjny, to była wyjątkowa rzecz. Wszystkie te środki finansowe można było sensownie wydać przede wszystkim dzięki samorządom. Najpierw działały samorządy gminne, a więc poprzez gminy. Było kilkaset gmin na tym terenie zaangażowanych w wydawanie środków na odbudowę i na modernizację. Bo pani pyta, że nie jest jeszcze idealnie, nie wszystko jest zabezpieczone. Myśmy podnosili wały, budowaliśmy nowe przepusty, odnawialiśmy mosty, które były nie najlepsze. My się przygotowywaliśmy znacznie dalej i znacznie bardziej przyszłościowo niż to, co powódź została w 1997 roku. Pani słusznie powiedziała, że brakuje nam zbiornika w Raciborzu. Ten zbiornik to jest pomysł z XIX wieku. Pod koniec XIX wieku padło hasło, że trudno będzie się uratować na Odrze, jeśli nie będzie takiego zbiornika. Trzeba go jak najszybciej skończyć, ale jestem przekonany, że kanały ulgi w takich miastach jak Opole czy Wrocław, których w ogóle nie było, i te wszystkie zabezpieczenia, poldery, również zostało wiele wsi wysiedlonych, wybudowanych od nowa. Proszę o tym pamiętać, dlatego że to są tereny zalewowe. Przed 1997 roku nie upilnowaliśmy tego. Tam mieszkali ludzie, tam był ogromny dramat. Tam się rozstrzygały właściwie losy życia tych ludzi, bo oni byli na terenach zalewowych. Nie należy budować na terenach zalewowych, bo to się zawsze może zdarzyć. Także to nie jest tylko dzisiaj brak tego zbiornika w Raciborzu, który oczywiście jest dotkliwy, ale myślę, że jesteśmy nieporównanie lepiej przygotowani i inwestycje, które się odbywają na poziomie powiatów, a zwłaszcza na poziomie województwa opolskiego. Samorząd województwa opolskiego dzisiaj zaprosił nas na konferencję razem z powiatem Kędzierzyn-Koźle. Bardzo za to dziękujemy, bo to są te właściwe instytucje samorządowe, które potrafią opanować taki żywioł jak powódź i przeciwdziałać takiemu żywiołowi jak powódź. Ja chciałem pogratulować zarówno reprezentantom samorządowego województwa opolskiego, jak i powiatu, że po prostu postanowili nas tutaj zebrać. Panie premierze, nie wybrzmiało tutaj dzisiaj sama Nysa, czyli zabezpieczenie nowe zbiornika Nysy i Nysy Kłodzkiej, to jest prawie 800 milionów złotych. 800 milionów złotych, tak. Tak, jedno przedsięwzięcie, miliard złotych niemal, tak. Na polder żelazny przeznaczamy 100 milionów, no trochę nam tutaj się to przed... Dziękuję bardzo. W powiecie Kędzierzyn-Koźle, o, jeszcze nam musi powiedzieć, bo tu się w tej chwili, niech pani o tym powie, szykuje nam się port, żeglowność, a ja bym chciał, żeby do Gliwic dojeżdżały te statki, dopływały, które pani uruchamia w Kędzierzynie-Koźlu. Myślę, że dzisiaj to wybrzmiało, pan prezes Żuk mówił, jaka przyszłość czeka port w Kędzierzynie-Koźlu, ale my również mamy ogromną nadzieję. Panie rektorze, proszę usiąść. Panie rektorze, jeszcze pan musi coś powiedzieć, bo teraz jest ważna. Mam ogromną nadzieję w związku z tym, że powiat posiada zespół szkół żeglugi śródlądowej na bardzo wysokim poziomie, z bardzo dobrymi pracowniami. Niebawem otworzymy, myślę, że jedną z najnowocześniejszych pracowni nawigacyjnych. Tutaj już wstępnie porozumienie z panem rektorem zostało zawarte. Mam ogromną nadzieję, że
ta filia Akademii Morskiej powstanie w Kędzierzynie w Koźlu, a może, bo po to żyjemy, żeby mieć marzenia i je realizować, powstanie port w Kędzierzynie Koźlu, port morski. Kształcimy póki co w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej, ale również będą potrzebni ludzie, którzy będą przygotowani technologicznie do pracy na statkach. Pan rektor był uprzejmy oglądać naszą pracownię nawigacyjną, jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Pan rektor to widzi. Dzisiaj z racji tego, że tamten proces trwa, a my musimy iść dalej, podpisujemy list intencyjny z panią dyrektor i z panią starostą dotyczącej współpracy w zakresie kontynuacji nauki uczniów z Zespołu Szkół Śródlądowych u nas na nowo otwieranym kierunku od przyszłego roku żegluga śródlądowa. Czyli do nas, do Szczecina będą ci studenci, oczywiście, którzy będą chcieli, ale będą mogli przyjść. Nową tej specjalności jest taki, że zasób wiedzy, jaki dostaną studenci, będzie z części menadżerskiej i z części eksploatacyjnej. Stąd też będzie on obłożony tylko poziomem operacyjnym konwencji z TCW, czyli też jeśli podejmą decyzję, będą chcieć pracować na morzu, będą mogli na poziomie oficerskim realizować tego typu zadania. Morscy specjaliści. Także to jest nasza taka wizja. Zaś jeśli chodzi o wizję rozbudowy terminalu Kędzierzyn-Koźle, no oczywiście tutaj jak najbardziej będziemy wspierać. Będziemy wspierać też w zakresie technicznego kształcenia, czyli inżynierów, eksploatatorów. No ale tu jesteśmy gotowi ze względu na to, że Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny już dzisiaj kształci dla portów generalnie w całej Europie. Na Dominie 2017 rektor Wojciech Ślączka, pani starosta Małgorzata tutaj i pani dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Agnieszka Kosowacka. My wiemy oczywiście, że nasze szkoły ponadgimnazjalne kształcą dobrze, ale nie tylko dobrze kształcą, bo i pomagają znaleźć zatrudnienie, o tym też wiemy. A teraz jeszcze rozszerzają współpracę i to taką dwupłaszczyznową. Szkoła wyższa i oczywiście nasza szkoła średnia. To się chwali.